Siema, jestem Bizona, ja to jest Jedi Upadły Zakon, ja zmierzam powalczyć z bydlakiem, który... O właśnie, on tam jest. Zadam jeszcze raz w statek. Ej, zostaw go. Ostrzeliwuje nas maszyna krocząca, nasza broń nie działa. To on? Niech ruszy tutaj swój dym. Już idę, trzymajcie się. Nie wiedziałem, że potrafi mówić po... Haha! No dawaj, wow, wow, wow. Kupę robisz już w gacie? No właśnie. Nie wiesz, z kim masz do czynienia? Ła, ła, ła. Ła, ła, ła. Zostaw mnie. Nie wiem, jak z tym dziadostwem walczyć. Więc fajnie by było jakby przeżyć. Mam tutaj dużo leczenia, więc... Ała. Nie odwracać się tyłem. Nie odwracać się tyłem. Wyszczel... Ała, ła. Nie wiem, kiedy on wyszczeliwuje rakietę, a kiedy wyszczeliwuje tak naprawdę coś innego. Dobra, ja się... Nie, to był błąd. To był błąd. Za wcześnie. Za dużo zużyłem. Jeszcze raz. Aha. Ja bym tak podszedł bliżej. Dawaj. I BUM! Wow, wow! Słabe nogi, co? Siłownia pominięta! Ała, nie trafiłem. Ała, ała! Zostaw, zostaw! Zostaw mnie! Chodź tutaj! Nogi! Luke Skywalker mnie tego nauczył. Kojarzysz go? No, pewnie tak, bo to gdzieś się dzieje w tych takich starych, tych, z tej starej trylogii. Chodź tutaj, chodź! 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 Wow, wow, wow! Poraziło mnie! O Boże, moja noga! Moje ciało! Się złamało. Okej, okay, uciekam, uciekam. Ah, nogi. To jest to. Czekaj, czekaj. Nie. O. ATST. Podatny na uszkodzenia od własnych granatów i rakiet. Ale dziwne, bo on wystrzeliwuje te rakiety do góry, więc jakim cudem mam je do niego. Chyba, że on po prostu zanim wystrzeli, to jakoś tak. A nie wiem. Nogi są wrażliwe na ciosy. No właśnie, tak też myślałem. Chuderlawe nogi. Puk. Wow! 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 A ty kto? Co? Nieważne. No to idziemy, pokonany. Szybciutko i tyle. No, co ja tutaj się kurde bawił? Czy ja tutaj wszystko czegoś nie pominąłem? Pokaż mi. Chyba raczej nie. Tak mi się wydaje, pominąłem pewnie dużo rzeczy, ale to nieważne. Najważniejsze jest to, żeby dostać się... na Kashyyyk. Dobra robota, młody. Niezły z ciebie zawodnik. Powiedz, że ta wizyta miała jakiś sens. Znalazłem grobowiec Mędrca Sefo. Na pewno używali mocy. Tajemnicza, zaginiona wielka cywilizacja władających mocą. Nic dziwnego, że Kordowa dostał takiej obsesji. Masz coś jeszcze? Przed zniknięciem Sefo udali się na planetę Kashyyyk. O. Kordowa znał się z Łukim Tarfulem. Może go znajdziemy. Kashyyyk, wiesz, tam jest naprawdę źle. Imperium mocno przycisnęło biednych Łukich. To szykujmy się do walki. Widzę, że pasuje ci to życie. Po akcji z maszyną kroczącą jesteś pewniejszy. No, jak tam? Trzymasz się? Znaczy z mocą? Tak jest, z mocą. Mówił jej, że czasem przytłacza. Jak widać, jeszcze żyje. Nie chcę o tym gadać. No cóż, rozumiem. I to doskonale. Czemu przestałaś używać mocy? Gdy ruszyła czystka i gdy klony zaczęły zabijać, ukryłam się z padawanką i kilkoma adeptami, ale to nic nie dało. Patrol imperialny już prawie odkrył naszą kryjówkę, więc chciałam odciągnąć go od mojej padawanki, Trilli. Została tam z najmłodszymi, a mnie złapali. No i torturowali. Chcieli wiedzieć wszystko o innych i ilu zostało, ale najwięcej chcieli wiedzieć o Kordowie. Gdzie go szukać? Ale uciekłaś. Tak. Podczas buntu w więzieniu. Była okazja, więc ją wykorzystałam. Prawie mnie złamali. I nie jestem już taka jak kiedyś, Kal. Ta padawanka. Przeżyła to? Nie. Dlatego nie możemy zawieść. Pozwolić, by poświęcenie naszych najbliższych poszło na nic.
Dzięki za prawdę. Padłanka Sir. Sir podzieliła się strasznym wspomnieniem. W trakcie czystki Jedi została pojmana przez Imperium. Podano ją torturom. Zdołała uciec, jednak jej padałanka nie miała tyle szczęścia. Mimo upływu lat, trauma tych wydarzeń sprawia, że Sir odcięła się od mocy. Coś tak mi się wydaje, że to nie wszystko, nie? Nie? Wiesz, chcesz to może mi powiedzieć, że nikomu nie powiem, nie? Wcale ten... Później pogadamy. Nie jesteś nagrywana, spokojnie. Interakcja. Mogę zasiać, mogę zasiać nowe roślinki, zasiano nowe nasiono, nowe nasienie, no i ważne. Chciałbym sobie podejść do mojego warsztatu i mniej więcej sobie zobaczyć, co mógłbym zrobić z moim... co to było? Mogłem coś tutaj... medytuj, myślałem, że mogę iść spać. Co mogę zrobić z moim mieczem? Świetlnym niczym... Niczym coś tam, co świeci. Niebieski, zielony, pomarańczowy, z powrotem wracam. Pobawiłem się niebieskim, wystarczy mi. To jest ten, przytykasz do kibla, to jest taki... No to jest taki fajny, podoba mi się. Tutaj są takie stare... Nie, to co aktualnie wam się bardzo podoba. Aktywator. Tutaj więcej chyba coś tu mam do wyboru. Więcej rzeczy. To mogę sobie też zobaczyć co... Nie mogę. Myślałem, że będę mógł zobaczyć coś, czego jeszcze nie odblokowałem. Ale raczej nie. To jest fajne. Czyli tak tego nie widzę podczas walki. Może nawet to jest lepsze. Takie wklęśnięte. Nie wiem. Ale wezmę sobie... Dobra, to biorę to. Dalej. Rękojeść. Co to jest? Ale to będzie boleć ręka od tego. To takie chropowate jest. Tutaj jest takie dla frajera. To jest coś takiego. To jest taka reszta. Nie. Powiem szczerze, zostaję przy tym i cofnę ten aktywator. Cofnę aktywator, co się patrzysz? I wezmę to. To mi się bardziej podoba. Materiał. Proszę bardzo, materiał. Normalnie bawełna, czy co? wezmę sobie złoty. Złoty lepszy niż jakiś taki miedziany. No i dobra, dawaj. Wow! Niesamowite! Bidy świeci na zielono. Bidy nie podpowiada, jakiego koloru chcę używać. Okej, mojego miecza. Ja wiem, co robię. Medytuj. Czy potrzebuję medytacji? Czy ja tak dużo straciłem HP? Straciłem leczenie, więc mógłbym w sumie się zmedytować, bo i tak czy siak będę musiał to kiedyś zrobić. A jako, że nadal nie doleciałem jeszcze na Kashyyyk, to mogę to zrobić bez problemu. Punktu umiejętności nie mam żadnego, więc wracam z powrotem. Dzień dobry. W ogóle mam coś nowego do personalizacji? Wątpię, strój. A ja bym tak na przykład zdjął poncho. Wyjdź z tego. Poncho bym zdjął. Da się jakoś zdjąć? Na pewno się da. Uwaga. I teraz strój. Mam taki i taki, tak? Ale weź mi... dziękuję. Taki ciemny, ale dobra, nie będzie taki jasny. Pobiegam sobie bez poncho, to jest ciekawe. Zostawię sobie coś takiego, chociaż bardziej mi się podoba ten czerwony, więc sobie wezmę ten czerwony. BD, jak wyglądasz? Jak słodko. Słodko wyglądasz. Ale szczerze mówiąc, sam nie wiem, jaki kolor by był dla ciebie najlepszy, więc zostaję przy tym, który aktualnie jest. Strój jest taki, jaki jest, okej. Jestem ciekaw, jak będę wyglądał walcząc bez poncho. No właśnie, będę mniej super bohaterski. Dobra, czy coś tutaj mogę jeszcze kliknąć, czy po prostu mogę już lecieć na kaszę, na kaszkę z mlekiem? Tak, najtrudniejsza. Ja, duet nie do zatrzymania. No przyznaj, młody, Modliszka i Gris, zawsze idealne lądowanie. No powiedzmy. Pilotowałeś kiedyś statek? Nie, co najwyżej jakieś transporty złomu na bratę. Oj, młody, musisz kiedyś usiąść w kokpicie. Weźmiesz stery w dłoń, poczujesz galaktykę na wyciągnięcie ręki. Niesamowite uczucie. Brzmi nieźle. Daj znać kiedy. Co? Nie tutaj, nie na Modliszce, nie. Tak tylko mówię, żebyś kiedyś spróbował. Wiesz, na jakimś innym statku. Spokojnie, kiedyś jeszcze spróbuję. Co tam, Gris? Pamiętasz tę maszynę kroczącą? Nie. AT-ST? No, rozwaliłeś ją z bliska, nie? Do czego zmierzasz? Może byś tak wyzwolił jedną z tych maszyn, a ja wziąłbym ją na spacer. Czyli pomożesz w następnej walce? Co? Nie ma bata. Ty zawsze o walczeniu. Zapomnij, że coś mówiłem. Na spacer? Ty kurde, w sensie to był żart? Bo maszyna krocząca to na spacer? Ej, Gris, please. Gris, please. Kordowa ukrył zapasy na całym Bogano. Warto by było po nie wrócić. Dziękuję Cyrilla za... To jest Datomira, to jest Zefo. Bogano. No tylko jedno jest pytanie, bo tam wiele miejsc było... Chociaż... Dobra, jedziemy to Bogano. Zobaczę mniej więcej, jak to wygląda.
Nie tak, źle klikłem. Leć na planetę, dawaj, leć. Zobaczymy, jak to na Bogano. Spróbuję mniej więcej to poznajdywać parę pierdół. Wspaniała armia jest oddana egzekwowaniu imperialnego prawa. Nie poddając się nikomu, kto próbuje zniszczyć naszą galaktyczną harmonię. Słyszysz te brednie? Wyłącz to, Gris. Kłamliwe dranie. Myślisz, że ktoś to kupuje? Zbyt wielu w światach środka. Ich codzienne życie nie zmieniło się zbytnio od powstania Imperium. Daj spokój. Niektórzy są teraz jeszcze bogatsi. W przeciwieństwie do zbędnych światów, jak taki Lateron. A dopóki Imperator idzie na rękę odpowiednim ludziom, nic się nie zmieni. Potrzebujemy Jedi. Więc szybko zdobądźmy to holo coś. Jak ty mówią, tak działa polityka. Mogę wsiąść? O, mogę. No to lądujemy. Cio, Gris, patrz, siadam na fotelu normalnie i bez mnie nie wylądujecie. Nawet jak ja nie pilotuję statku. I cyk. Boże, chciałem takim czymś polecieć. Nagle w nadprzestrzeń, pią, pią i i jestem na miejscu, dziękuję. Wow, wow, spokojnie, planeto, nie przycinaj się tak. Ja wiem, ja wiem. Nie jest najlepszy sprzęt, na którym gram, ale spokojnie. W przyszłości, może kiedyś, raczej nie. Zobaczmy, co tutaj jest właściwie. Co jeszcze tutaj zapomniałem zobaczyć i co mogę sobie znaleźć? Tu jest czerwone, czerwone. A tutaj jest jedno miejsce. Tylko, że no ja doskoczę tam. Gdzie to jest? Na pewno tutaj. Chwila, mapa, pokaż. Ona jest gdzieś... Aha, zejście tutaj niżej. Dawaj, dawaj, przebiegnij się, stary. No nie ma szans. O, dawaj. To jest wróg? Nie, są te szczurki takie. Idziemy, BD1. No idziemy, idziemy, cicho tam. A, no tak, ja mogę teraz hakować. Ja mogę teraz hakować, no tak. To są te słodziaki. Jakby nie mogło być ich więcej, tylko sami przeciwnicy. Dobra, jestem mniej więcej gdzieś tutaj, tak? Ja bym teraz poszedł tutaj w tą stronę, w tę stronę. I okej, mam coś takiego. Czy to możesz teraz hakować? Znaczy w sumie to już jest hakowane, więc bez sensu. I teraz niby mógłbym wejść tutaj, tak? Cyk. Dawaj. I tam na górze jest coś, co mógłbym odwiedzić. Nie jest to pokazane na czerwono. No tylko, że ja tam nie doskoczę, chociażbym nie wiem jak chciał, nie. Co? Chwila, chwila, chwila. Szczury, wąt mi stąd, to nie są szczury, tylko jakieś ryby, płazy. A, i tutaj... Co ty gadasz? Tam mogę coś zrobić, a nie wiedziałem o tym? Ulalalala! Ulalalala! O kurde, a mi świetnie poszło, nie? Ła, leci kurde, bum! Samolocik. Wow! No, BUM! Nie zastanawiaj się pół godziny, żeby mnie zaatakować, bo inaczej zginiesz. Marnie zginiesz. Okej, mogę biec tutaj, ale... What the hell, man? Ja tutaj nie byłem? Ciekawe. A i mogę zejść tutaj niżej. Ja tutaj nie byłem? Żartujesz sobie ze mnie, gro? Jak mogłem... Okej, dobra, spokojnie. Łap się! Nie! A w sumie to gitara. Nigdy się tak nie cieszyłem na widok skrzyni. Jest! Stymulant. Dzięki, Bidi. Pasujesz do tego stymulantu. Jaki słodziak. Dawaj. Cyk. Mam cztery? A, dobra, nie baw się, bo upuścisz. Ile będę miał? Cztery. Dobra. Szkoda, że się nie zregenerował ten. I mogę wrócić na górę, ale nie. Jestem potężny. Czyli mogę iść dalej. Dobra, dziękuję. Ło, kurde, miałem zaskoczyć na ten głośnik. Nie, zaskoczyłem tam, gdzie nie powinienem. Ta torba dotarła tu z Coruscant. Frustrowała ich postawa Rady Jedi. Mogę zaskoczyć? Tam nie wrócę już. No raczej nie. Frustracja. Frustracja. Torba kogoś, kto przybył tu z Coruscant. Coruscant, chyba nieważne. Osoba ta była z jakiegoś powodu sfrustrowana Radą Jedi. O nie, ale mam to gdzieś, że była sfrustrowana. O nie, co wtedy? Ale nie trafiłem! Aha, przeciwnicy, ale ja chcę wejść gdzie indziej. Wow, cześć! Boom, boom, kurde, boom! Robaku! Łap się tego, stary. Pogubiłem się, skłania przodem, a stąd. Jasne, jasne, już wszystko wiem. Dobra. I... Tam jest coś zielonego. Tutaj. A, bo teraz to mogę popchnąć. O, tak. Narcyz się nazywam, co? Dobra, i teraz tak. Gdzie to zielone jest? Tutaj po prawo. O Boże, tam jest to żabsko. No nie, żaba najgorsza jest. O, i teraz mogę to popchnąć, tak? To jest to? Pchaj. Pchaj. Jak to mam? O, trafiłem.
Co to słodziak? Łajejku! Ła! Kurde, co ty robisz? Co ty wyprawiasz? Żabo, nie mamy tutaj. Nie patrz na mnie. Jakbyś chciała mnie zjeść. Żabo, czemu masz taki wielki ryj? Tak to było? Mniej więcej? Nie? Okej. Okay. Dawaj. A, no dobra. Czuję, że mi telefon gdzieś wibruje, to nie coś, wiem, co może się nam przydać? O, skórka, no to się nam przyda, pewnie. Ło, jakie pie... Biorę to. Ty jesteś dziewczynką czy chłopakiem, bo ja już nie mam pojęcia. BD1? BD1 to brzmi trochę męsko. Męsko. Okej, okay, co to za jakieś dźwięki? Teraz mogę iść tutaj w dwie strony. Zwiedzankę. Wielka przepaść. Dzieli mnie od tego miejsca. Ojeju, jeju, jakie słodkie. Ajajaj. I spierdzielił. Co sobie wyobrażasz? Robaku. Spinanie. Dobra, a czy tam coś z tyłu jest? Chyba raczej nie. Tak strzelam. Boże, pod wodą byłem. Nie umiem pływać. Ja bym tak zaatakował tego. Chodźcie, chodźcie, kurde lisy. Aaaa! Uciekać. Jak słodko skaczą, kurde. Ojojku, co to ma być? I tu mogę zhakować to, tak? I mogę tam zejść niżej. A, dobra, to skoro jestem tutaj, to sobie mogę pierwszy to otworzyć. Dawaj. Hacker. Hacker man. Man. Otwieraj. Przeciwnicy? Jacyś? To wygląda jakby... O, skanuj! Dawaj, co to jest? Rupiecie jakieś? Przyjacielu, poleciałem na Coruscant i przedłożyłem swe odkrycia Radzie. Czekaj, czy to jest to, co on mówi? Chyba tak. Przerwałem mu. Muszę pamiętać, że to, co tutaj jest napisane w tych notatkach, to tak naprawdę on mówi, nie? W tej chwili to jest po prostu jego zapis, w cudzysłowie jest to mniej więcej zawarte. Ale dobra, przerwałem mu, to przeczytam. Przyjacielu, poleciałem na Coruscant. I przedłożyłem swoje odkrycia Radzie. Pomimo mego uporu, pomimo wyników badań, nie potraktowali tego zagrożenia poważnie. Uwierzyła mi tylko jedna osoba, moja dawna powierniczka Jocasta Nu. Powierzyła mi holokron z archiwów Jedi, sekretną kopię list dzieci wrażliwych na moc. Tak, to ja już wiem, Interakcja. Chyba rękojeść Kordowy. Dziwnie mówić o kimś, kogo nie znałem, ale to podnosi na duchu. Dawaj, przysmasz to. Zgadzam się. To wyjątkowe miejsce. Zabieram to ze sobą. Dobra, sekunda. Gdzie to jest ta rękojeść? To jest to? Magus? Eno Kordowa. No, dawaj, biorę to. Dziękuję. Dawaj. Bam! I dziura w stole, nie? Dawaj, dobra, przyjrzałeś się. Piękne to jest. Ale dobra, a mogę coś z tym zrobić? Wow, nie chciałem cię przestraszyć. Ale okej, okay, nieważne. Jakiś robot. To jest R2D2? No, brawo. Kopce droidów. Kopce złomu upamiętniają droidy, które brały udział w budowie stacji badawczej na Bogano. Bez ich pomocy nie byłoby zbyt wielu informacji o Zefo i ich sanktuarium. Dziękuję. Wszystko jest dla mnie jasne, ale teraz myślę, jak tutaj można by było pójść... Tak? Nie, znaczy nie. Wydawało mi się, że będę mógł to jakoś przepchnąć, coś z tym zrobić. Widzę, to jest echo następne chyba. Także no, nie ma wyjścia. No, podchodzę do niego i wyczuwam echo. Zdobyto esencję mocy. Kordowy. Liczył, że ktoś trafi na jego ślady, ale BD-1 miał pomóc. Ciekawe, czy mi się uda znaleźć to wszystko. Te wszystkie esencje zdrowia i mocy. Wątpię. Dane wspomnienia. Zestaw do naprawy droidów, który należał do Kordowy. Miał nadzieję na przybycie kogoś, kto zdoła odkryć tajemnicę sanktuarium. I ty mu... A dobra, zmieniam... Nie. Dobra, ten kolor jest spoko, może być. Trochę mi się już nudzą te kolory. Trzy kolory do wyboru. Co to ma być? Co to ma po prostu być? Mam tutaj na górę, mogę sobie wejść. Tam jest chyba... To tu jest warsztat. A co jest tutaj u góry? Dawaj, otwórz. Skrót, tak? Tak. Skrót. A to jest to miejsce, ja to pamiętam, jasne. Dobra, to ja sobie zejdę niżej, bo mi się wydaje, że tędy będzie szybciej, ale mogę się mylić. Uwaga! Boom! I się nabiłem na pręt normalnie, tak jak ta Lara Croft w pierwszej części. Tak to było w pierwszej części? Chyba tak. Chodź, bijaj, Caleb Mestes. Caleb Domestis. Dobra, czyli w tą stronę mam iść? Tak jest, no to idziemy. Mogę... Hu! Nie! Ja przygotowałem się na to. Mógłbym zginąć. Dobra. Wow! Dobra, ale gdzie tam mógłbym jechać? Mógłbym jechać dalej. O, i się wspiąć tam i potem... I wtedy by było okej. Dobra, co tutaj się znajduje? Oprócz może przeciwników? O nie. Jakiś echen.
O, tam coś jest. Ciekawe, czy dobra też żadbie. Tak, ale są niezwykle stare. Nie wyczytam z nich wiele. Wow, 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 wow. One nie są zbyt mocne, ale są, kurde, irytujące. Starożytne szczątki. Przedstawiciele inteligentnego gatunku są zbyt zniszczone, aby zgromadzić jakiekolwiek inne informacje. Czyżby to był jakiś Jedi czy coś? Jakiś Sith? Szlak, co to jest za bydle? Jakieś lepsze, bo pomarańczowe? Chyba się upierdzielił w tym dziadostwie, w tej rdzy. Czy coś? Co to jest? Jakaś czaszka? To jest surtur? Starożytne groby. Miejsce spoczynku. Starożytne miejsce pochówku, zbudowane w pośpiechu przez nieznaną rasę. Z pewnością nie byli to ludzie. A co, tylko ludzie są najbardziej inteligentną rasą w kosmosie w Gwiezdnych Wojnach? No raczej nie. Ja pierdzielę, no. Jestem mistrzem nietrafiania, nie? Nadal. Boom. Dobra, czy to mnie gdzieś zaprowadzi, że po prostu mogę już wracać z powrotem, bo chyba nie ma tu już innych miejsc, które w tej chwili mam odblokowane. Z tego względu, że wiele tutaj jest zaznaczonych na czerwono, tych drzwi i tak dalej, więc... O nie! O nie! O Boże! A! Zginąłeś i nawet się nie drgnąłeś. Co? O! Aha, to jest wejście na statek, dobra. Dzięki, kurde! A ja znalazłem miejsce! Nie! Dobra, czyli na razie zostały tutaj dwa miejsca, takie trzy miejsca czerwone, jeżeli w ogóle można nazwać to dwoma miejscami, bo to jest jakby przejście, jakby jakiś, nie wiem, co to jest... Jakaś pokrywa, przez którą można by było przejść niżej, coś takiego, odsuń się. I tutaj jest coś takiego, coś chyba, co mogę, nie wiem w sumie, może przyciągnąć do siebie, ha? Ha? No właśnie, możliwe. O Boże, tam jest żabsko. I jak się patrzy, no mnie przycina się. Masz lagi, żabo? O Boże, idzie do mnie. Idzie do mnie, o mój Boże. Dobra, regeneracja, szybka regeneracja. I uwaga! Olalala! Bum! Nie trafiłem żaby, serio? Oła, przestań mnie żreć, ty żabsko jedne. Dobra, ale tutaj jest żaba, tutaj jest żaba. A ty kurde, łajzo. Dobra, muszę uważać, bo... Jakim cudem... Jakim cudem ja tą żabę rozwalę, jeśli ją rozwalę, to jest szok. Dobra, zostaw, to jest mój frak. Haha, frajerze, zabrałem ci fraga. Teraz zabiorę ci, ała, życie. Ząb za ząb! Ała. Dobra, starczy. O kurde, umieram. Dobra, regeneruj się. Dobra, za bardzo się rozstegowałem. Załatwiłem tą żabę, okej? Okay? Ale za bardzo się rozstegowałem. Uwaga! Baba! Bum, bum i bum! Okej, za dużo robię takiego... Ja bym mnie trochę porąbało, no ale... Okej, okay. Już mi przeszło. Puu, kurde. Ciekawe, kiedy będę walczył z tym słodziakiem tutaj. Oj, coś czujesz, że to będzie walka, gdzie będę ginął co 5 sekund. Co się stało? Skanuję coś takiego? Co powie mi, uważaj, bo może tam wyskoczyć im przeciwnik, tak? Z tego dzięki. Korytarz bagniaków. Korytarze bagniaków łączą poszczególne gniazda i zapewniają ochronę przed drapieżnikami. A w ciągu jednego dnia zwierzęta te potrafią wydrążyć do 5 metrów korytarza. Współpracują w dużych stadach i spędzają około 1/3 życia na drążeniu złożonej sieci korytarzy. No, powiem szczerze, to jest ambitne, o wiele bardziej ambitne niż moje życie, nie? Także, tak. Wbijamy na statek i lecimy na Kaszyk. Tak, wiem, jeszcze została jedna planeta, którą mógłbym odwiedzić. O, urosło coś. Za cicho. Nie lubisz przyrody, Gris? Tylko za szybą. Normalnie przyroda za mną nie przepada. Mam 4 ręce, ale jak widać, dla większości drapieżników jestem na jeden kęs. Czyli byliście tu, Sir, parę razy? Wszędzie byliśmy, młody. Ciągle podróżujemy po galaktyce. Ale to ona opłaca rachunki, więc nie narzekam. Lepsze to niż chowanie się na złomowisku. I tu się zgodzę. Widziałem w życiu parę złomowisk. A ta planeta była najgorsza ze wszystkich. Nie rozumiem, jak ktoś mógł... Wybacz. Masz rację. Dokładnie. Wybacz. Nie wybaczam. Odejdź. Ode mnie. Ty draniu. W sumie, skoro BD świeci na zielono, to bym wziął miecz zielony, żeby dopasować się do koloru mojego przyjaciela. Kolor. Tak, będę zmieniał kolory co chwilę, nie? Taki jestem porąbaniec, naprawdę. Jak jeśli mogę przebierać moją postać, jeżeli mogę, nie wiem, jakieś skórki zmieniać w jakiejś grze, nie? To robię non-stop. Ja jestem po prostu szalony. Naprawdę.
Nie mogę się powstrzymać. Ja po prostu nie mogę się powstrzymać. Dobra, lecimy na Kaszyk. Mam 4 planety do wyboru. Wybierz coś oprócz Datomiry. Nie znoszę jej. Wiesz co, jak tak powiedziałeś, to mógłbym nam polecieć. Czy to jest, co to jest za planeta? Zefo. A na Zefo już byłem, tak? Na Bogano też byłem. Mamy lecieć na Kaszyk. No to lecimy na Kaszyk. Po prostu jak tam mniej więcej pokończę, co tam się dzieje, to pójdę na Datomirę. Zobaczcie, co tam się dzieje. Nie przygotowałem tak dobrze, odkąd ukończyłem z wyróżnieniem Laterońską Akademię Kosmiczną. Nie wiedziałam, że na Lateronie jest Akademia. No, wtedy to była nowość. Pewnie nie zaglądałaś w te strony zbyt często. Więc na czym się szkoliłeś? Na wszystkim. Myśliwce, frachtowce, krótki zasięg, daleki, co chcesz. Latałem wokół wszystkich. Robiłeś rundy na frachtowcach? No tak, tylko na to mi pozwalali. Ale byłem świetny. Żałuj, że mnie nie widziałaś. W sumie to chyba wtedy nikt cię nie widział. Byłeś na boku i na... Za chwilę lądujemy. To lądujemy. Ciekawe, gdybym tak w ogóle nie wsiadł, to pewnie byśmy w ogóle nie wylądowali. Coś tak za mocnych turbulencji tutaj nie ma. Wow. Wow. Powiedz, że nie będziemy się przebijać. O, tylko w ostateczności. Ustawiłam transponder tak, by nadawał imperialne sygnały. Hej, Gris! Tak? Kontrolujmy sygnaturę energetyczną i się nie wychylajmy. Jak na brace, bez spiny. Nie potrzeba mi dodatkowych rąk. Po prostu skup się na skanerze, dobrze? Dobrze. W porządku. Myślałem, że chciał mu piątkę przybić. Niczego nie widzę. Chyba skupili się na czymś na powierzchni. Droga wolna. Kiepsko to wygląda. Imperium niszczy Kaszyk dla jego zasobów naturalnych. Łukik zniewolono. Lub przesiedlono. Mało brakowało, młody! Nie miałeś przypadkiem pilnować monitorów? Partyzanci! Łuki i przybysze atakują imperialny konwój! Zbliżają się do nich maszyny kroczące. Może Tarful tam jest? Tarful może być wszędzie. Nawet w piachu. My też tak skończymy, jeśli wplączemy się w tę walkę tam na dole. Nie mamy innego wyjścia, a oni... zginą bez naszej pomocy. Więc jaki masz plan? Sabotaż. Znam maszyny kroczące z braki. Przechwycę jedną. Ha, patrzcie na niego. Wojny klonów mu się przypomniały. Kapitanie, podleć do tych maszyn. Czekaj, co? Słuchaj, te maszyny transportują żołnierzy, więc jak się dostaniesz do środka, bądź ostrożny. Gris, stalowe nerwy, dawam mały pokaz. Hej, mam prośbę. Nie daj się zabić. Wezmę to sobie do serca. Dobra, jak chcesz skoczyć, to teraz albo nigdy. Gotowy na kąpiel, Billy? A tam beton. O mój Boże. Jesteś gotowy? To płyń szybciej, stary. Aż mi się gra przeciw... Aaaa! O-o. Jak my tam mamy... A, już widzę, no tak, po tych meszach. Wow! Co to jest, jeleń? Nie, to chyba jakiś konar, który nie zapłonął. Hehehe. No, dawaj. Jeszcze to nie jest ta gra, gdzie się wspinała tych magicznych olbrzymów. Może tam wejdziemy? Dobra, daj sekundę. A, mam cię! Hehehe. Dawaj, to się chyba nazywało, jak to się nazywała ta gierka? Gdzie się wchodziło też na takich, kurde, stworów. Nie pamiętam za bardzo. W tą stronę? Jest sens? Tak, oczywiście, że jest sens. Kolosus coś tam, to tak się nazywało coś. Kolosus coś tam. Dobra, gdzie teraz?
No skacz! Stary, nie zastanawiaj się pół godziny, bo cię zrzucą. Nawet nie mają... Czy oni są przyklejeni kupą? Ła, strzelają do mnie. Oni strzelają do tego, ale nieważne. A przeskakuj. Jeszcze trochę. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Zaraz zabiję się, tutaj raz, dzięki, dwa. Dzięki, Billy. Dobra, idź, stary. Wow! Spokojnie, trzymaj się tego, co się nie urwie. Dasz radę? Ale chyba trzeba przejść z drugiej strony, bo tutaj widzę więcej pnącz. Jakaś czerwona lampka tam się znajduje. Co się w niej kryje? Pewnie przycisk samozniszczenia. Wow! A to my wchodzimy, bo przecież co tu się może wydarzyć? Hello? Aha, tutaj przejść. Okej, nieważne. Odpalamy jakiegoś komarka i jedziemy. A nie, nieważne. Mogę użyć miecza? Nie za bardzo. Praktyczna! Twoja kolej, żeby zgłosić ofiary. To Jedi! Cześć. O, przepraszam. Tylko cię tak szybko załatwię, zanim jeszcze powiesz o kurie. Nie trafiłeś, ale kurde. Ja się biję z idiotami? Kurde, no naprawdę. Bum. To było... Wow, ale ich przysmażyło. Pierwszy raz. No, mogę ich jakoś uwolnić. Dać im ten ostatni ten. Spełnić ich ostatnią prośbę. Dać im ten ostatni ten. To jestem ja. Dobra, dawaj, co tutaj mogę? Wiem, że mogę iść tam, ale czy tutaj coś mogę opcjonalnego zrobić? Nie. No, no to idziemy dalej. Chodź, BD. Otwieramy drzwi. Tak zarymowałem. A nawet się nie starałem. Mamy statek na skanerze. Dysponują większą siłą ognia niż sądziliśmy. Jak tam kadłub? Poważnie uszkodzony. Spójność 70% i spada. To powinno wystarczyć do wybicia tych buntowników. Bym użył tego miecza i włączył go po dwóch stronach. Obroty. Mezusie, co tam się dzieje? Pamięcie imperialny protokół. Uciszysz go? 207. Poddajcie się, al... O. No i zarąbiście. Jedziemy. Do dzieła. Power Rangers! Woo! Właśnie jest. Tak. O, zarąbiście. Tylko w co ja mam strzelać, to ja nie wiem. Może w nogi? W nogi strzelaj! O, zarąbiście, dobry pomysł. Dawaj. Ja pierdziele, nie wiem, czy ja w ogóle strzelam, czy to sam strzela Cal? Kalifornia, jak se radzisz? Gdzie on jest? To idziemy dalej chyba. Co ja się będę bawił z jakimiś randomami? Nie wiem, mam coś strzelać? Strzelam gdziekolwiek. Wow, jakieś kurde potężne, wow. Okej, dobra. Got him. Hej! Kim jesteś? Kimś, kto skołował wam AT-AT. A ty kim? Kimś, kto robi Imperium na złość. Nacieramy na imperialne lądowisko. Nie pogardzimy wsparciem. Przyjąłem. Dorzućmy do pieca. Dorzucimy, ale w następnym odcinku. Także dzięki bardzo za oglądanie, do zobaczenia i do następnego. Siema.